Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont4U. Witam Was w kolejnym vlogasku, jak to na vlogaski przystało u Pana Krzysztofa. Dzisiejszy film powstał w odpowiedzi na komentarz jednego z widzów, który przeczytałem dzisiaj pod filmem. Niestety nie jestem w stanie go zacytować, dlatego, bo po próbie podjęcia dyskusji z widzem komentarz został usunięty, tak więc przykro mi bardzo, ale mniej więcej postaram się nakreślić, z czego on dotyczył. Generalnie widz, wyzywając mnie od Janusza biznesu, prywaciarza, wysunął taką tezę, że dzisiaj ludzie są świadomi niektórych rzeczy i nie dadzą się oszukiwać i okradać takim prywaciarzom jak ja, i wymagają chociażby takiej podstawowej rzeczy jak umowa o pracę. Tak więc tak to, moi drodzy, wygląda. Komentarza nie znalazłem, ale znalazłem za to inny, również dosyć ciekawy. Pokolenie Z rucha, Januszy, i całe szczęście, bo jak Janusz nie zapłaci, to będzie zapierdalał sam. Tak jak widzicie, moi drodzy, nie jest lekko, ale jakoś tam sobie daję radę, jakbyście pytali. Kwestia mniej więcej nakreślenia Wam, drodzy widzowie, kto tu tak naprawdę kogo rucha. Bo moim zdaniem, wyzywając przedsiębiorców od właśnie Januszy, badylarzy, prywaciarzy czy Januszeksów, bo to jest ostatnio dosyć modne stwierdzenie, to są tak naprawdę pozostałości jeszcze z PRL-u, kiedy to opresyjna władza toczyła taką, można powiedzieć, zimną wojnę z przedsiębiorcami, właśnie wysuwając taką narrację, że przedsiębiorcy to są tacy ludzie, którzy gdzieś tam coś kombinują, to są właśnie tacy kapitaliści, spekulanci, oni to są takie szemrane interesy robią. Nawet samo słowo, moi drodzy, prywaciarz, jaki ma wydźwięk, taki dosyć niemiły, nieprzyjemny, raczej źle się kojarzy, takie po prostu niestety mamy naszłości z PRL-u. I ja jestem aktywny zawodowo około 20 lat i powiem Wam szczerze, że za dużo się, moi drodzy, nie zmieniło. Nadal media kreują taką właśnie narrację, że przedsiębiorca to jest osoba jakaś taka zła, powiedzmy tak. Gdzieś tam na zachodzie, moi drodzy, przedsiębiorcy są szanowani za to, że tworzą nowe technologie, dają miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. U nas niestety jest na odwrót. Tak więc tak to, moi drodzy, bywa. Nasuwa mi się taki cytat, który gdzieś tam usłyszałem: dajcie mi media, a jestem w stanie zrobić stado świń z każdego narodu. I to powiedział ten pan, którego zdjęcie Wam się tutaj gdzieś wyświetla. Oczywiście Józef Goebbels. Kto to był? Jeżeli nie wiecie, to sobie po prostu wygooglajcie. I teraz tak, wracając do tych umów o pracę, moi drodzy. I teraz tak, ja wiem, że w branży budowlanej czy w branży rzemieślniczej tak naprawdę wszędzie występują patologie i jest problem, tak? Jest problem. Ja sam pracowałem kiedyś na czarno, pracowałem miesiąc, dwa w jednej firmie, trzy, cztery w drugiej, aż w końcu znalazłem sobie taką firmę, która dała mi umowę o pracę, tak więc można. Ja jestem tego najlepszym przykładem. I moi drodzy, jeżeli chodzi o umowy o pracę, to tak naprawdę problem występuje również w gastro, w transporcie, w szwalniach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz przybliżę Wam mniej więcej koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w jakiejkolwiek firmie. Nie chodzi mi tutaj o firmę budowlaną, broń Boże. Załóżmy, że to będzie kwota 7 tysięcy brutto. Kwota ta jest nieprzypadkowa, bo mniej więcej tyle obecnie w Polsce wynosi średnie wynagrodzenie krajowe. Wiecie, jak to jest z tym średnim? Statystycznie ja i mój pies, jak wychodzimy na spacer, mamy po trzy nogi, ale generalnie coś w tym jest. Tak więc sposiłkuję się tutaj laptopem i Wam co nieco przeczytam. Przy zatrudnieniu brutto na umowie o pracę 7 tysięcy złotych, pracownik dostaje na rękę 5100 zł z małym hakiem, a całkowity koszt pracodawcy to tak naprawdę 8433 zł, moi drodzy.
Poniżej w tabelce macie wyszczególnione, ile tak naprawdę składek i gdzie odprowadzacie, czyli mamy podatek do zapłaty, ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz ubezpieczenie na fundusz pracy. Jeżeli jesteście ambitni, na przykład no macie dodatkową jakąś fuchę po pracy, czy na przykład pracujecie na dwa etaty, no bo jesteście młodzi, silni, zdrowi, ja też tak pracowałem, i chcecie troszeczkę podwyższyć swój status materialny i jakimś cudem, zazwyczaj to się dzieje w ostatnie kilka miesięcy w roku, wbijecie się na drugi próg podatkowy, no to sytuacja troszeczkę się odmienia. Bo z wynagrodzenia brutto 7000 przy koszcie całkowitym takim samym jak przy pierwszym progu podatkowym, wynagrodzenie netto, czyli na rękę, to już tylko 3943 zł. I teraz, moi drodzy, zadajmy sobie takie pytanie, kto tu kogo rąbie, bo być może nie wszyscy to wiedzą, bo według mnie no, osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę, która jest realnie opodatkowana na jakieś, nie wiem, 50%, 40%, bo to są faktyczne koszty pracodawcy, wy tyle kosztujecie pracodawcę, to no, moim zdaniem jest coś tutaj nie tak, a to jest tylko podatek samej umowy o pracę, bo jeżeli wy dostajecie pieniądze z umowy o pracę, na przykład, no to 5000, idziecie gdziekolwiek, kupując dowolne dobra lub usługi, również płacicie podatki, chociażby na przykład podatek VAT, podatek, nie wiem, akcyzowy w paliwie, czy na przykład kupujecie sobie działkę, mieszkanie, płacicie podatek za każdym razem, czyli tak naprawdę pieniądze są drugi raz opodatkowywane, moi drodzy. Tak więc, no, ja bym się z tymi tezami nie zgodził, że to przedsiębiorcy tak was rąbią. I teraz, żebyście mi tutaj nie zarzucili w filmie, że ja bronię przedsiębiorców, innych prywaciarzy, bo sam jestem prywaciarzem, bo jak kogoś nie stać na pracownika, to niech nie zatrudnia. Oczywiście, moi drodzy, tak, zgodzę się z tym. O ile jestem w stanie zrozumieć taką rzecz, że jeżeli dwie strony świadomie, ale powtarzam, świadomie, mimo iż to jest nielegalne, godzą się na to, że no, dogadują się, można powiedzieć, na czarno, powtarzam, świadomie, mimo że jest to nielegalne, ja jestem w stanie to zrozumieć, bo na przykład no, niektórzy mają taką sytuację życiową, że no, akurat no, taka forma zatrudnienia im odpowiada. Nie chcę umowy o pracę, szefie, ja tu mam komornika na głowie, alimenty do płacenia, tu jak ja będę zatrudniony, to mi sąd wszystko zabierze z konta. Nie, to mi tam szef mi da pod stołem tam parę stu więcej. Ja nie chcę umowy o pracę, nie, mi to jest niepotrzebne. Po co tam, szefie? Dogadamy się przecież, ja nie ucieknę z roboty, nie ucieknę przecież, no co ty, szefie, nie ucieknę. O tyle, moi drodzy, jeżeli ktoś wykorzystuje ludzi i korzysta po prostu no, z jakiejś ułomności intelektualnej, czy też no, z kogoś, kto nie jest asertywny, nie potrafi się odezwać i zatrudnia na czarno, nie wiem, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to oczywiście powinien być tępiony, gnębiony i tak naprawdę powinien mieć zakaz prowadzenia działalności. Takie jest, moi drodzy, moje osobiście zdanie i je też no, również popieram, tak więc no, w tym momencie się akurat zgadzamy. Prywaciarz. No i tutaj, moi drodzy, powiecie mi, po co nagrywam w ogóle ten film. Moi drodzy, żeby wam uświadomić, bo te pieniądze, które tak naprawdę zabiera wam państwo, nie zabieramy my jako przedsiębiorcy. To nie są nasze pieniądze z umowy o pracę. My te pieniądze do 15 dnia każdego miesiąca, bo ja też zatrudniałem ludzi, przelewamy na konto w takiej instytucji, która nazywa się Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. I za to no, mamy różnego rodzaju przywileje, czyli na przykład mamy darmową służbę zdrowia, w teorii jakaś jest, mamy na przykład, no nie wiem, szkolnictwo, emeryturę będziemy mieli, chociaż z tym ostatnim
no to bym się zastanowił, bo tutaj no, kolejny znany Niemiec, nie wiem czy słyszeliście, Otto von Bismarck, no, tak naprawdę twórca obecnego systemu emerytalnego, który funkcjonuje nadal, nie wiedząc czemu, u nas, no właśnie wymyślił taki system, że ludzie pracujący teraz płacą emerytury ludziom, którzy teraz są na emeryturze. I biorąc pod uwagę dane z GUS-u, czy też no, oświadczenia nawet rzeczników ZUS, że no, dla nas emerytur może nie być, no to robi się dosyć no, niezręcznie i no, wierzenie komuś, że za 45 lat będziemy mieli możliwość odpoczęcia sobie i popijania drinków z palemką w jakichś tam, nie wiem, Karaibach i opalania się w towarzystwie pięknych kelnerek, które nam to, te drinki będą podawały. No tak naprawdę ta wizja jest, delikatnie mówiąc, nierealna i jeżeli sobie sami na to nie zapracujemy, no to tego po prostu nie będziemy mieli. No i film ten oczywiście kieruje do ludzi, którzy wysuwają tego typu śmiałe tezy. Ogólnie polecam Wam, moi drodzy, jeżeli na przykład w sobotę nie macie nic ciekawego do roboty, bo na Netflixie nie ma żadnego ciekawego filmu, polecam Wam wejście na mój kanał, rozwinięcie sekcji komentarzy pod filmami short, gdzie to inscenizuję rozmowę pracownika z pracodawcą i poczytanie sobie tych komentarzy, bo tam po prostu, moi drodzy, jest rzeźnia. To jest po prostu nie do opisania, nawet niektórych to wręcz no, wstyd tutaj zacytować, co tam ludzie wypisują. Polecam wam czytanie komentarzy, bo naprawdę to jest lepsze niż najlepsze kino. Tak na marginesie wam powiem. I tyle, moi drodzy. Kończąc oczywiście ten film, ludzie, którzy piszą, że ktoś tu kogoś rucha, no to proponowałbym dwa razy zastanowić się, zanim napiszecie, kto tu kogo, po pierwsze. No i druga oczywiście sprawa, radziłbym, moi drodzy, żebyście obudzili się z Matrixa wszechobecnego, który nas otacza i zaczęli myśleć. Wyłączcie telewizję, włączcie myślenie, to jest pierwsza podstawowa sprawa. Ja uważam, że przedsiębiorcy nikogo tu nie er, ale no, jeżeli ktoś uważa inaczej, albo ktoś się nie zgadza z tymi moimi wyliczeniami, no to tak naprawdę no, nie wiem, co Wam mam powiedzieć. Być może napiszecie mi w komentarzach, że ja się pomyliłem, albo po prostu, no nie wiem, wytłumaczcie mi, bo może ja czegoś tutaj, moi drodzy, nie rozumiem i no, wydaje mi się, że to nie przedsiębiorcy są wrogiem, tylko kto inny. Kto? No to pozostawiam już Wam do oceny. I tyle, moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Może w jakimś kolejnym vlogasku. Może będzie jakiś kolejny ciekawy komentarz. Zobaczymy. Kto to wie? Czas pokaże. Czas pokaże.